Malta. Słońce, morze, historia. Część druga. Malta i jej wyspy. Ruszamy w dalszą część naszej wyprawy. Przypomnijmy, że Malta to tak naprawdę archipelag 7 wysp. 3 spośród nich są wyspami zamieszkanymi. W tej części naszej wyprawy wybierzemy się w najciekawsze miejsca wyspy Malty, jak i sprawdzimy, co ciekawego zobaczyć można na pozostałych wyspach. Przy okazji, jeśli nie widzieliście jeszcze pierwszej części naszej podróży, to zachęcamy Was do tego. W pierwszej części naszej wyprawy zwiedzaliśmy stolicę Valletta i okolice. Wyspa Malta ma 246 km kwadratowych. To 27 km długości i 14 km szerokości. Każde miejsce zdołamy odwiedzić w jeden dzień. Pamiętamy przy tym, że na Malcie obowiązuje ruch lewostronny. Drogi główne są dobrze utrzymane. Przypomnijmy, nie ma tu mrozów, które niszczyłyby asfalt. Trzeba jednak zwracać baczną uwagę na Maltańczyków, którzy jeżdżą, no powiedzmy, z fantazją. My przejechaliśmy ponad 600 km. Teraz już wiemy, że auto musi być na tyle małe, by wjechać w ciasne uliczki, ale jednocześnie tak mocne, by pokonywać dość strome czasem wzniesienia. Jeśli tylko zjeżdżamy z głównych ulic, boczne uliczki stają się coraz węższe. Z trudem mieszczą się tu dwa auta. Ta droga jest właśnie dwukierunkowa. Trzeba też uważać na mapy Google, które mogą nas wyprowadzić wręcz na jakąś ścieżkę. Rada dla poruszających się, patrzcie na trasy, którymi przejeżdżają autobusy. Te na pewno będą odpowiednio szerokie i dobrze utrzymane. Na tych mniejszych często ustawione są brzegi z kamieni. Czasem wiele traktów jest wręcz wykutych w skale. Duży ruch mamy tylko na głównych trasach. Reszta jest raczej odludna. Zwracajcie też uwagę na parkowanie w miastach. My, turyści, możemy parkować w miejscach oznaczonych białymi pasami. Te w innych kolorach już nie są dla nas. My poruszaliśmy się po wyspach wypożyczonym autem, ale jako formę transportu dość wygodnego można również wybrać autobusy. Dojeżdżają do większości atrakcji turystycznych. Nie są drogie, jednak w sezonie mogą być przeładowane. Jeśli autobus ma już komplet, to nie zatrzyma się na naszym przystanku. Na Malcie nie ma pociągów. Jest tu jedno lotnisko na głównej wyspie. Na niektórych wyspach poruszamy się jedynie pieszo. Pomiędzy wyspami natomiast kursują regularne promy czy łodzie. Poza miastami, wyspa Malta to skały, wzniesienia i sucha, twarda ziemia. Co ciekawe, krajobraz latem jest raczej szary, a naprawdę zielono robi się zimą. Występują tu niewielkie uprawy, które często prowadzi się w namiotach foliowych. Oczywiście wszystko musi być sztucznie nawadniane. Bez tego nic tu nie wyrośnie. Wiele owoców czy warzyw jest sprowadzanych z Włoch. Często uprawy prowadzi się tarasowo, by zatrzymać wodę. Poza prowadzonymi uprawami występuje tu słaba roślinność. Nie ma tu rzek ani jezior. Od razu uprzedzamy, że nie ma tu także żadnego jeziora maltańskiego. Woda pozyskiwana jest ze złóż podziemnych i odsalanej wody morskiej. Co jakiś czas na tych odludziach napotyka się na małe, urocze miasteczka. Wszędzie dominuje kamień. W godzinach południowych są zazwyczaj wyludnione. Mieszkańcy wychodzą z domów, kiedy upał odpuszcza. Nowe osiedla wyrastają wprost ze skał, stoją niczym twierdze. Na Malcie występuje około 300 dni słonecznych rocznie. Lato z temperaturą powyżej 30 stopni, wiosenna zima z temperaturami od 15 do 20 stopni. Następują tu małe wahania temperatur między dniem a nocą. Zimą jednak mieszkańcy mogą narzekać na dość chłodny, wilgotny wiatr od morza.
Wilgotność jednak jest tu stosunkowo duża przez cały rok. Na tym etapie podróży pora pojawić się w kolejnym hotelu. To już typowo wakacyjny resort z wszelkimi udogodnieniami. Nasz hotel położony jest w zatoce Melliha Bay. Hotel sam w sobie jest atrakcją. Ale także położony jest przy jednej z największych atrakcji wyspy. To plaża Melliha. Najdłuższa plaża na Malcie i według niektórych najładniejsza. Przy okazji warto wspomnieć, że znaleźć można wiele rankingów maltańskich plaż, ale to, która jest najładniejsza, zależy od tego, kto jakie plaże lubi. Jedni puste i odludne, inni popularne turystycznie z całą infrastrukturą. Plaża Melliha zdecydowanie należy do tych drugich. Plażowicze nie będą się tu nudzić. Łagodne zejście do morza pozwala na bezpieczne kąpiele, ale jest to miejsce bardzo oblegane, zwłaszcza w sezonie. Z północy wyspy przenosimy się na zachodni brzeg. Tu znajdziemy kilka popularnych plaż. To Golden Bay, gdzie nareszcie napotykamy na odpowiednią dla plaży ilość piasku. Trzeba wyjaśnić, że wybrzeże Malty jest głównie skaliste. Piaszczyste plaże występują tu rzadko. Jeśli już są, to raczej niewielkie. Można to powiedzieć wprost, że jeśli ktoś jest fanem rozległych, piaszczystych, ciągnących się kilometrami plaż z wielkimi, spektakularnymi falami, to Malta nie jest dla niego dobrym kierunkiem. Plaże nie powinny być głównym celem wyjazdu na Maltę. Sporym plusem jest jednak fakt, że właściwie można się tu kąpać w morzu i plażować przez cały rok, nawet zimą. Zaraz za wzgórzem wznoszącym się przy Golden Bay napotykamy na kolejną plażę. To zatoka Ain Tufiha i plaża Riviera. Niektórzy licytują się, że jest bardziej atrakcyjna niż Golden Bay. Z pewnością trudniej tu dotrzeć, więc to niektórych zniechęca. Następna plaża to już miejsce dla bardzo zdeterminowanych. Skaliste wybrzeże stworzyło tu kolejny niewielki pasek do wylegiwania się nad morzem. To już Caraba Bay. Krajobraz jest tu wręcz nieziemski. Plażowanie jednak wymaga od chętnych dość dobrej kondycji w pokonaniu tego wzgórza i zejściu z niego na niewielki pasek piasku. Kontynuując przegląd maltańskich plaż, docieramy do Jnejna Bay. Coś dla tych, którzy nie lubią sporych tłumów. Turystyka tutaj ograniczona jest faktem, że nie dojeżdża na plażę Jnejna Bay żaden autobus. W związku z tym z plaży korzystają głównie Maltańczycy lub ci, którzy dojadą własnym transportem. Na wzgórzach, nad plażami, jakby pilnując turystów, wznoszą się majestatyczne wieże Las Carisa. Występują na całym pasie wybrzeża Malty. Są strażnicami zbudowanymi oczywiście przez Joannitów. Służyły do ostrzegania o niebezpieczeństwie. Były budowane na takich odcinkach, by każda kolejna mogła być obserwowana przez poprzednią itd. Przy Jnejna Bay na jednym ze wzgórz napotykamy na bardzo ciekawe miejsce. Budynki jakby wtopione w skałę.
To domki pierwotnie wykorzystywane przez rybaków na łodzie i różne sprzęty. Teraz jednak przerobione są na domki mieszkalne. Część budynku jest wydrążona w skalę, a przód dobudowany. Maltańczycy chętnie przyjeżdżają tu na przykład na wakacje czy na weekend. Są urządzone jak domki kempingowe. Przenieśmy się teraz do innej zatoki, niedaleko Melihah Bay. Nie możemy oprzeć się wrażeniu, że domki rybaków były jakąś inspiracją do powstania tej wyjątkowej wioski. Jesteśmy w zatoce Angkor Bay. To Papai Village, czyli wioska Papaja. Pewnie kojarzycie wesołego marynarza Papaja, który pochłaniał szpinak, po czym miał więcej siły. Osada powstała specjalnie na potrzeby musicalu Papaj. 200 osób budowało ponad pół roku ten wyjątkowy plan filmowy. Powstało 19 budynków. Produkcję zrealizowano, główną rolę zagrał Robin Williams, ale miejsce okazało się tak urocze, że kiedy zakończono zdjęcia filmowe, postanowiono nie rozbierać domów, ale stworzyć tu park rozrywki. Wszystko jest dokładnie tak jak na planie filmowym. Atrakcja robi największe wrażenie na najmłodszych odbiorcach. Wygląda bardzo malowniczo w otoczeniu kolejnej wyjątkowej zatoki. Tak jak już mówiliśmy, piaszczyste plaże występują na Malcie rzadko. Jeśli są, to całkiem niewielkie. Wybrzeże Malty jest głównie skaliste. Takie może dać także sporo rozrywki odwiedzającym. Jesteśmy na południowo-wschodnim wybrzeżu. To miejsce to St. Peter's Pool. Piękne formacje skalne, naturalny basen, przejrzysta woda. Nic dziwnego, że wręcz nie można oprzeć się, by nie skoczyć. Spora atrakcja dla odważnych i dobrze pływających. Jak widać, nie nudzi się nawet po oddaniu niezliczonej ilości skoków. Dojazd tutaj nie należy może do najłatwiejszych, ale jak widać, to nie zniechęca tych, którzy wiedzą, ile frajdy może dostarczyć to miejsce. Niezwykłe formy skalne występują często na wybrzeżu Malty. Można znaleźć także całkiem odludne. To miejsce to Blowhole i znajduje się na północy wyspy. W takich miejscach sporo ciekawego dzieje się także pod wodą. Podwodne skały i jaskinie Malty to raj dla nurkujących. Jeśli jednak ktoś zamierza odwiedzić najsłynniejsze jaskinie na Malcie, zdecydowanie musi zobaczyć Blue Grotto. Jest to miejsce wręcz masowo oblegane przez turystów. Aby zobaczyć najciekawsze, trzeba wypłynąć łodzią w morze. Blue Grotto, czyli Błękitna Grota, to tak naprawdę kilka jaskiń, które zwiedzamy po kolei płynąc półgodzinnym rejsem.
Błękitna nazwa wzięła się z koloru morza, który pojawia się w jaskiniach. Największą z nich jest oczywiście Błękitna Grota o wysokości 30 metrów i obwodzie około 90. Robi spektakularne wrażenie, zwłaszcza wpływając do niej od strony morza. Pięknie i majestatycznie wygląda także z góry. A pod wodą to miejsce także uwielbiane jest przez nurków. Będąc w tym miejscu, można dostrzec majaczącą w oddali bezludną wysepkę Filfla. Za czasów brytyjskich była traktowana jako cel podczas ćwiczeń strzałów. Właśnie dlatego zmniejszyła się ponoć aż trzykrotnie. Teraz jest tam zakaz wstępu. Teren dookoła Filfli pełen jest niewybuchów. Oprócz tego to rezerwat przyrody. Tylko tam żyje endemiczny typ jaszczurki, nazwanej od wyspy Filflą. Pozostajemy na południu wyspy Malta. Wspominaliśmy już o maltańskich statkach i łodziach, ale najwięcej rybackich łodzi można obejrzeć w najsłynniejszym porcie na Malcie. W wiosce rybackiej Marsaszlok. Niewielka mieścina zamieszkana jest zaledwie przez 3,5 tysiąca osób. Za to turystów pojawia się tu kilkakrotnie więcej. Na nadmorskiej promenadzie znaleźć można nawet pomnik na cześć rybaków, ale jak widać nie jest specjalnie hołubiony. Trzeba zająć się pracą, czyli po połowach sprzedażą ryb. Najsłynniejszy jest niedzielny targ rybny. Z niezliczonej liczby straganów można wybierać najdziwniejsze owoce morza. Charakterystyczny zapach unosi się tu w powietrzu. Raj dla tych, którzy lubią ryby. Niestety z racji rosnącej popularności, oprócz tych tradycyjnych rybnych straganów, z czasem zaczęły się tu także pojawiać kramy z pamiątkami i zabawkami. Targ nieco stracił swój urok i autentyczność. Jak najbardziej autentyczne są tu maltańskie kolorowe łodzie luzu. Są jednym z symboli Malty. Tradycyjne łodzie rybackie niegdyś miały żagle, z czasem jednak zostały zmotoryzowane. Zawsze pomalowane są na charakterystyczne kolory. To żółty, niebieski, czerwony i zielony. To już kolejny symbol łodzi luzu. Na dziobie niemal zawsze można zobaczyć parę oczu. Jest to odwołanie do oczu Horusa czy Ozyrysa. Mają one chronić rybaków na morzu. Łodzie luzu przechodzą z pokolenia na pokolenie. Większość mężczyzn mieszkających w Marsaszlok to rybacy. Przenieśmy się na środek wyspy Malta. Mosta to jedna z większych miejscowości na Malcie. Ma około 19 tysięcy mieszkańców. Miasto samo w sobie nie jest jakoś wyjątkowe, ale stoi tu słynny kościół, którego kopuła widoczna jest z większości terenu wyspy. To kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, który wieńczy słynna Rotunda. To największy kościół na całej Malcie. Był wzorowany na rzymskim Panteonie. Tutejsza kopuła jest trzecia co do wielkości w Europie.
Wewnętrzna średnica kopuły wynosi 39 metrów, a wysokość 60 metrów. Wnętrze jest bogato zdobione i tu też można zobaczyć podobieństwa do rzymskiego Panteonu. Miejsce jest słynne także ze względu na wyjątkową sytuację podczas II wojny światowej. Podczas nalotu potężna 500-kilogramowa bomba przebiła kopułę kościoła i wpadła do środka, gdzie około 300 osób czekało na mszę. Bomba spadła na posadzkę kościoła, ale nie wybuchła. Od tej pory Maltańczycy uznają to za cud. Replikę bomby można obejrzeć w niewielkim muzeum w zakrystii. Pozostajemy w sercu Malty. Piękne, poranne słońce oświetla dawną stolicę Malty, miasto Emdina. Średniowieczne miasto otoczone murami. Niezwykłe połączenie architektury normańskiej z barokową. Ufortyfikowana osada, która tak naprawdę leży na terenie większego miasta Rabat. Miejsce, którego zalążki stworzono już w VIII wieku przed naszą erą. Emdina, słynne miasto ciszy. Przez wieki Emdina była podróżnym panowaniem. Miasto założone przez Fenicjan, podbite przez Rzymian, następnie przeszło kolejno w ręce Arabów i Normanów. W końcu przejęte przez zakon Jannitów. Ci jednak ostatecznie zmniejszyli jego wartość, bo przenieśli stąd stolicę do miasta Birgu. Po rządach Jannitów byli tu jeszcze Francuzi i na końcu Brytyjczycy. Teraz licznie Emdinę nawiedzają turyści, zachęceni określeniem miasto ciszy. Wjazd tutaj mają tylko mieszkańcy, służby i zaopatrzenie. Reszta po mieście porusza się pieszo. Niektóre uliczki są tak wąskie, że i tak nic tu nie zdoła wjechać. I to jest największy atut Emdiny. Możliwość zagubienia się w gęstym labiryncie wąskich, średniowiecznych uliczek. Można w nich zapomnieć o całym świecie na zewnątrz i pomyśleć o wszystkich wiekach, w których trwała ta osada. Emdina przetrwała także silne trzęsienie ziemi, a także najazd Turków, który odparto sprytem. Przed oblężeniem postanowiono wystrzelić jeden raz z armaty. Turcy pomyśleli, że Emdina jest dobrze wyposażona wojskowo i odstąpili. Nad całą Emdiną góruje katedra świętego Pawła. Wybudowana została w miejscu, w którym niegdyś stał dom Publiusza. O nim wspominaliśmy w pierwszej części naszej wyprawy. To, przypomnijmy, pierwszy biskup Malty. Jest to główna świątynia katolicka na Malcie. Pierwsze dowody na istnienie tutaj katedry pochodzą z VII wieku. Katedrę zbudowano na planie krzyża ze sklepioną nawą centralną i dwoma nawami bocznymi, w których znajdują się niewielkie kaplice. Freski na sklepieniu przedstawiają życie świętego Pawła. W kaplicy Najświętszego Sakramentu znajduje się Madonna, ikona przypisywana świętemu Łukaszowi.
Jesteśmy pod wielkim wrażeniem Endiny. Teraz już wiemy, że to punkt obowiązkowy podczas wizyty na Malcie. Ze środka wyspy powracamy na jej północny brzeg. Pora sprawdzić, jak wygląda kolejna z maltańskich wysp. Wyspa Gozo. Podróż nie sprawia większego problemu. Może oprócz ilości chętnych na przeprawę promową. Zwłaszcza rano ustawiają się tu kolejki aut. Bo na prom wjeżdżamy własnym pojazdem. Jest to o tyle wygodne, że także wyspę Gozo zwiedzamy sobie sami. Niezmotoryzowani turyści wsiadają na prom oczywiście pieszo i do dyspozycji mają autobusy na wyspie Gozo. Prom jest dość spory. Kursuje regularnie, co średnio pół godziny. Zabiera na swój pokład kilkadziesiąt aut. Przeprawa promowa między Maltą a Gozo trwa około 30 minut. Co ciekawe, bilety na przejazd obustronny kupuje się dopiero w drodze powrotnej. W języku maltańskim Gozo nazywane jest Audesz, czyli radość. Wyspę zamieszkuje niecałe 40 tysięcy osób. Gozo ma 67 km kwadratowych, 14 km długości i 7 km szerokości. Wyspa jest dużo spokojniejsza niż Malta. Natura to pierwsze, co można tu podziwiać. Ale wyspa Gozo zaprasza w wiele ciekawych miejsc. Poznawanie wyspy Gozo rozpoczynamy od jej stolicy. To miasto o nazwie Rabat. Ale pamiętacie, kiedy mówiliśmy o tym, że wiele miejscowości w państwie Malta ma dwie nazwy, więc funkcjonuje tu też nazwa Victoria, która została nadana przez Brytyjczyków. To jedno z tych nielicznych miejsc na Gozo, gdzie można spotkać nieco więcej turystów. Natomiast mieszkańców Rabat liczy sobie 6 tysięcy. Miejscem, które koniecznie trzeba zobaczyć w stolicy Gozo, jest Cytadela. Teren warowni zamieszkany był już w epoce brązu. W średniowieczu przekształcono to w zamek. Miał służyć Gozytańczykom za schronienie, ale niestety został podbity. W XVI wieku zginęli prawie wszyscy mieszkańcy wyspy. Populację odbudowano, jak i cytadele. Stolica Rabat położona jest w samym centrum wyspy, nieco wyżej od innych miast, a sama cytadela też znajduje się na wzniesieniu. Stąd rozciąga się piękny widok, nie tylko na całe miasto, ale na sporą część wyspy Gozo. Na terenie cytadeli znajduje się także XVII-wieczna katedra. Jeden z pomników przedstawia świętego Jana Pawła II. Często można tu spotkać albo pomniki, czy też pamiątki poświęcone papieżowi. Tak jak powiedzieliśmy, na wyspie Gozo najładniejsza jest natura i widoki. To jedna z najładniejszych i najpopularniejszych plaży. Zatoka o nazwie Ramla Bay, a plaża to po prostu Ramla. W języku maltańskim Ramla oznacza piasek. Jak na warunki skalistej wyspy Gozo, to piaszczystej plaży jest tu pod dostatkiem. Ramla słynna jest z żółtawo-rdzawego odcienia tego piasku. W jednym ze wzgórz okalających plażę Ramla utworzyła się jaskinia Talmiszta.
Sama w sobie jest piękna, ale to, co wydaje się najbardziej wyjątkowe, to widok z niej na plażę Ramla. Skaliste wybrzeże wyspy Gozo tworzy wyjątkowe formy skalne. To dolina Wit il Asri. Wąski fragment morza przeciska się w stronę lądu między wysokimi klifami. Miejsce można podziwiać zarówno ze wzniesień, ale także zejść schodkami na sam dół doliny i skorzystać nawet z kąpieli w morzu. Wybieramy się teraz na północ wyspy Gozo. Do zatoki Shweini. Oprócz niewątpliwie kolejnych pięknych widoków, zmierzamy do miejsca, gdzie pozyskuje się sól. Panwie solne Shweini są wręcz legendarnym miejscem. Malta oraz Gozo słyną z produkcji soli. Sól pozyskiwana jest tutaj z wody morskiej. Polega na odparowaniu wody w basenach wykutych w skalistym nabrzeżu. Podobno tak pozyskiwali tu sól już Rzymianie. Teraz nie produkuje się tu soli na skalę przemysłową. Miejscowi nadal zbierają ją dla siebie albo na pamiątki dla turystów. Jednym z najsłynniejszych turystycznie miejsc na wyspie Gozo było Azure Window, czyli lazurowe okno. To była ikona nie tylko tej wyspy, ale całej Malty. Niestety już nie istnieje, bo w 2017 roku Azure Window się zawaliło. Obecnie turyści mogą podziwiać tylko miejsce, gdzie się znajdowało. Chętnie pływają tu także nurkowie, podziwiając resztki skalistej formy pod wodą, a mogą tam też napotkać wiele podwodnych jaskiń. Łukasz, proszę, pokaż, gdzie było słynne niebieskie okno. Słynne niebieskie okno znajdowało się tu. I co się z nim stało? Życie, energia, siła wiatru, wody. Każdy się może załamać. W zatoce Dueira, w której się teraz znajdujemy, nasz wzrok przykuwa olbrzymia 60-metrowa forma skalna, nazywana fungus rock, czyli skalny grzyb albo grzybowa skała. Już przed wiekami odkryto na tej skale wyjątkową roślinę, która nazwana została grzybkiem maltańskim. Tak naprawdę jest to cynomorium szkarłatne. Już w XVII wieku więc wyspa była pilnie strzeżona. Za kradzież groziła nawet kara śmierci. Roślina ma właściwości lecznicze. Joannici wznieśli tu nawet specjalną wieżę do pilnowania skały. Grzybek maltański nadal się tam znajduje, więc i współcześnie wspinaczka na tę skałę bez odpowiednich zezwoleń jest karana. Dla nas największą atrakcją Zatoki Dueira jest Inland Sea, czyli dosłownie wewnętrzne morze. To rozlewisko morskie połączone z otwartym morzem, jaskinią. Można tu popływać, nurkować, można też wpłynąć do jaskini.
Próbowaliśmy ją przepłynąć. No nie, ale nie popłynę. Niestety morze było zbyt wzburzone, a i odległość okazała się wcale nie taka mała. Przy spokojnych falach przeciskają się przez tę jaskinię nawet niewielkie łodzie. Turyści często jeżdżą na Gozo tylko na jeden dzień. My też tyle poświęciliśmy tej wyspie. Po naszej wizycie wiemy już, że można tu spędzić nawet kilka dni. Na spokojnie podziwiać to, co oferuje Gozo. Korzystając ze spokoju i widoków, które doceniają wszyscy. Zwiedzanie najciekawszych miejsc nie może obyć się bez poznania najciekawszych smaków danego kraju. Kuchnia maltańska to mieszanka wpływów zarówno europejskich, włoskich, brytyjskich czy francuskich, ale także i arabskich. Zaczynamy od wizytówki kuchni maltańskiej. To pastici. Bułeczki albo ciastka wykonane są z ciasta podobnego do francuskiego. Są dwa główne rodzaje nadzienia tych wypieków. Pastici mogą być wypełnione serem ricotta i wtedy składane są do środka. Z kolei te wypełnione nadzieniem z pasty z groszku są składane na bok. Zazwyczaj piecze się je na metalowych tacach w piekarnikach elektrycznych lub gazowych. Te same nadzienia znajdziemy w kolejnej maltańskiej przekąsce, to cassa tat. Są charakterystycznie zawinięte do góry i wykonane z ciasta kruchego. Te bułeczki są większe i mają jeszcze więcej ricotty lub pasty z groszku. Nimi naprawdę można się najeść. Są bardzo sycące. W przerwie między zwiedzaniem można się skusić po prostu na maltańską kanapkę. To tradycyjna ftira, okrągła bułka na zakwasie z charakterystyczną dziurką w środku. Zazwyczaj serwowana jest z konserwą. Nie, nie jest to nasza konserwa, tylko sos pomidorowy. A do tego oliwa, tuńczyk, ser, kapary i warzywa. Do tego można wybrać coś słodkiego. Imkaret. To ciastko wypełnione pastą z daktyli, cytrusami i przyprawami. I potem smażone na głębokim tłuszczu. Te przekąski można kupić w wielu budkach, stoiskach, punktach z jedzeniem na wynos. Zdecydowanie smakują najlepiej jedzone w otoczeniu pięknych maltańskich miejsc. Warto zwrócić uwagę także na maltański ser. Może kuchnia maltańska nie słynie z serów, ale to jeden mały przedstawiciel. Serek dżbejna. To niewielki krążek, owczy lub kozi, występuje w wielu wersjach. Może być świeży, a także suszony, w wersjach z różnymi przyprawami, na przykład pieprzem. Ze słodkich przekąsek można zwrócić także uwagę na miodowe krążki, które tak naprawdę nie zawierają miodu. Niegdyś był to świąteczny wypiek, teraz można je kupić przez cały rok. Kiedyś były rzeczywiście z miodem, ale teraz do ich wyrobu używa się melasy. Do tego skórka z pomarańczy, cytryna, kakao i anysz. A co my tutaj mamy? Ciastko migdałowe. Bardzo dobre. Na Malcie znajdziemy też wiele konfitur, drzemów czy syropów. Słynne są drzemy z opuncji. A rośnie i tutaj na każdym kroku bardzo dużo. Na Malcie znajdujemy także często dżemy z figi. Jedną z maltańskich wizytówek jest również syrop z drzewa karobowego. Jeśli chcemy zjeść coś bardziej konkretnego, to daniem narodowym na Malcie jest fenek, czyli królik. Dokładnie królik duszony w sosie z czerwonego wina. Kolejnym daniem głównym może być też bradioli.
Nazywane też jest jako wołowe oliwki. Choć nie ma to nic wspólnego z oliwkami, w rzeczywistości bradioli to nadziewane rolatki wołowe, które mogą przypominać wielkie nadziewane oliwki. Będąc na Malcie, trzeba koniecznie spróbować słynnego maltańskiego napoju – kini. To gazowany, słodko-gorzki napój ma smak gorzkiej pomarańczy połączonej z korzennymi przyprawami. Malta ma też swoje piwo o nazwie Cisk. Musimy też wyjaśnić, że na Malcie nie ma herbatników maltanki. Pora poznać kolejną maltańską wyspę. Wybieramy się w rejs. Łódź jest niewielka, bo i wyspa nieduża. Kierunek Comino. Najmniejsza z zamieszkałych wysp archipelagu maltańskiego. Geograficznie wyspa Comino położona jest pomiędzy wyspą Malta a wyspą Gozo. Comino ma powierzchnię 3,5 km kwadratowego. Głównie to skały i suchy piasek, skąpa roślinność. Wyspę Comino zamieszkują obecnie już tylko dwie osoby. Codziennie przypływają tu tłumy turystów. A to za sprawą Blue Lagoon, czyli Błękitnej Laguny. To wąski skrawek płytkiego, piaszczystego morza. Ciepła woda o przykuwającym wzrok kolorze. Blue Lagoon oddziela wyspę Comino od jej niezamieszkałej siostrzanej wyspy Cominotto. Przepływając Blue Lagoon, można dopłynąć do jaskini, która przebiega pod całą wysepką. Comino Day. Można się tu poczuć jak w oceanie, przy jakiejś rajskiej wyspie. Na wyspie Comino jest kilka miejsc, które także warto zobaczyć. Są one związane z wydarzeniami historycznymi, ale większość turystów i tak głównie korzysta z przyjemności popływania w tym uroczym miejscu. Powracamy teraz na główną wyspę Malta. Docieramy do zachodniego, skalistego wybrzeża. Tu postanowiliśmy pożegnać się z Maltą, w jej najwyższym punkcie. W tym miejscu znajduje się najwyższe wzniesienie Malty. Ma 253 metry nad poziomem morza. Zachodni brzeg Malty wyniesiony jest wysoko i wręcz zapiera dech. Tu znajdują się jedne z najwyższych klifów na południu Europy. To klify Dingli. Gigantyczne pionowe ściany wznoszą się majestatycznie nad Morzem Śródziemnym. Jakby ktoś odkroił ten kawałek lądu. I oto dotarliśmy do kresu lądu i tej podróży. Malta dostarczyła niezapomnianych wrażeń. To perełka na Morzu Śródziemnym. Zatrzymujemy się na tym krańcu. Wdychamy morską bryzę. Myśli krążą wokół tego, co było i będzie.
Ciekawość już pcha do kolejnych miejsc. Jedyne, co można by teraz powiedzieć, to słowa pewnego autora baśni. Podróżować to żyć.